Dziś mam urodziny. Nie takie prawdziwe. Dziś mija rok, odkąd zacząłem trenować BJJ. Stwierdziłem, że dobrze by było zrobić podsumowanie tej rocznej przygody. To był okres, który bardzo dobrze wspominam. Czas, w którym poznałem dużo nowych, wartościowych osób. To czas, który sporo zmienił w moim życiu. I dokładnie o tym wam dzisiaj opowiem. Jak trenowanie BJJ przez cały rok zmieniło moje życie. Oczywiście, wiecie, to nie jest jakiś game changer, że nie wiem, jestem zupełnie innym człowiekiem, albo moje życie wygląda zupełnie inaczej, oprócz tego, że nie mam brody. Chodzi o to, że ja zauważam naprawdę bardzo duże różnice w ciągu samego dnia, patrząc na to, jak nie trenowałem BJJ i jak trenuję BJJ. Dosyć mocno BJJ wpłynęło na moje życie, ale to nie jest tak, że wiecie, wywróciło je o 360 stopni, jak to mówiła legenda. Mój top myślenia na temat twojej osoby się zmienił 360 stopni. Jaka to kurwa legenda. Podzielę to roczne podsumowanie na trzy etapy. Codzienność, umiejętności i fizyczność. Ale najpierw przelecimy sobie przez to, co wydarzyło się przez cały ten mój treningowy rok. Moja pierwsza kontuzja, naderwanie więzadła ramieniowego. Mój pierwszy obóz, później kolejny i kolejny. Łącznie trzy. Pierwsze zawody. Przegrana w pierwszej walce na punkty, co dało mi ostatnie miejsce. Drugi start w zawodach. Dwie wygrane, jedna przez trójkąt nogami, a druga na punkty. No i trzy przegrane, co dało mi trzecie miejsce w nie mojej kategorii. Jeden trening za granicą i około 156 treningów u siebie w klubie. Czy coś jeszcze? To chyba wszystko. Naprawdę każdemu polecam taką zmianę w swoim życiu, bo zmienia ona waszą codzienność i to, jak się czujecie fizycznie i nawet wasze postrzeganie świata też się zmienia. Przez małe nawyki i wymuszanie dyscypliny na sobie zaowocowało. Bardzo się cieszę, bo to był dobry rok, ale wierzę, że kolejny będzie jeszcze mocniejszy, bo już powoli zaczynam coraz więcej rozumieć, więc wierzę w to, że progres będzie coraz lepszy. No i życzę sobie żadnej kontuzji. Także przejdźmy do zmian. Codzienność. Dni mocno mi się skróciły, bo codziennie staram się o 16 wyjść z domu, żeby dotrzeć na trening. I z powrotem do domu wracam o 20, także 4 godziny poświęcone są dla treningu. Zmieniłem też sposób żywienia. Nie mam żadnej ścisłej diety. Jednak kiedyś jadłem co chciałem i ile chciałem. Zazwyczaj po prostu jadłem za mało. Przez ten rok zacząłem bardziej obserwować kalorykę i makroskładniki. Skupiam się, żeby jeść 3200 kalorii, około 150 gram białka, węglami dobijam do 500 gram i tłuszcz klasycznie jak najmniej. Oczywiście wiadomo, wychodzi to różnie, no ale nie przygotowuję się na zawody kulturystyczne, tylko po prostu trenuję BJJ. No ale staram się kontrolować to, co jem. Jednak największą zmianą w ciągu dnia jest wymuszanie w sobie dyscypliny. Nigdy nie uważałem się za osobę zdyscyplinowaną. Jeśli sobie coś ustaliłem, to robiłem to przez kilka dni, a później odpuszczałem. To były gówniane postanowienia. No ale w końcu nie wytrzymałem, bo sam na siebie się wkurzałem, że zawodziłem. Ściągnąłem aplikację, która pomogła mi zapamiętać moją dzienną rutynę. I w skład takiej rutyny wchodzi woda. Piję 3 litry wody dziennie, czystej wody. Nie wliczam tu napojów gazowanych, izotoników, soków czy energetyków. Piję sporo kolorowych napojów, ale tutaj wliczam tylko czystą wodę. Słuchajcie, a jak już przy napojach jesteśmy, to mam dla was konkurs. Do wygrania jest mój ulubiony smak Energola, czyli grape. Jedyne co musicie zrobić, zasubskrybować kanał, polubić ten film i zostawić jakiś kreatywny komentarz. I jutro wybiorę zwycięski komentarz, a żeby było trochę trudniej, to ściągniemy zasady konkursu z ostatniego filmu na WK, czyli wygrywa komentarz, który nie ma ani jednej łapki w górę. Powodzenia! Czytanie. Nigdy nie lubiłem czytać. W szkole nie przeczytałem żadnej lektury. Co teraz chciałbym nadrobić? Pół godziny jest optymalne i w skali miesiąca dam radę przeczytać książkę. Przynajmniej tak uważam, zobaczymy. Ten akurat challenge mam dosyć od niedawna. Jeśli ktoś byłby ciekaw, to aktualnie czytam Gogginsa. Duolingo. U mnie w rodzinie praktycznie każdy umie biegle mówić po angielsku. Jest jednak taka czarna owca w złotym stadzie i jestem nią ja. Po prostu nie ogarniam angielskiego. W szkole spałem na lekcjach, co teraz się na mnie odbija, ale staram się to nadrobić. Plank. Codzienna izometria brzucha nie zaszkodzi, a wyrobi we mnie nastawienie, że codziennie muszę trenować. Pompki. To raczej taka siłowa rozgrzewka na początek dnia. Rozciąganie. Przez moją pracę tylna taśma mocno obrywa. Praktycznie ciągle siedzę, więc codziennie rozciągam całą tylną taśmę. Jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej o moim rozciąganiu, to dajcie znać w komentarzach. Suple. Supli biorę naprawdę mało. Kreatyna, omega i D3K2. To takie suple, które dla mnie osobiście mają sens. Tak zwany zestaw klasyczek. BJJ.
To już nie rutyna codzienna, ale tygodniowa. I jest to jedyna moja tygodniowa rutyna. W ciągu 7 dni 4 treningi to minimalna ilość. Czasami robię więcej, ale staram się nigdy nie schodzić poniżej tych 4 w tygodniu. I to chyba wszystko z takiej codzienności. Myślę, że jeszcze można dodać parę rzeczy takich jak pewność siebie i ogólny rozwój psychiczny. Z dnia na dzień czuję się lepszą wersją siebie. Nie chodzi mi tutaj typowo o umiejętności na macie, ale całokształt życia. W filmie Lucy Morgan Freeman powiedział taką fajną rzecz. Ludzie dążą do tego, by mieć, a nie być. Humans are concerned more with having than being. Ja myślę, że właśnie dzięki BJJ zaczynam być. Umiejętności. Na początku umiejętności nie było za wiele, ale z treningu na trening pojawiało się ich coraz więcej. Jeden z pierwszych problemów, który zacząłem zauważać i musiałem go poprawić, to była pozycja boczna, a bardziej obrona przed nią. Myślicie, że łatwo oddawałem boczną? Nie, ja wręcz zapraszałem do niej. Żeby tego uniknąć, zacząłem chodzić na grupę zaawansowaną, z nastawieniem, że dobra, uczę się tylko defensywy. Moim celem było, żeby jak najmniej razy oddać pozycję boczną i jak najmniej razy dać się poddać. No i udało się, bo już często słyszę pochwały, że nie daję sobie łatwo dojść do bocznej. W dzień moich pierwszych zawodów uświadomiłem sobie, że nie umiem technik kończących. Serio, jedyne co potrafiłem to śmieszny buggy choke, dzięki któremu sam sobie naderwałem więzadło ramieniowe. Wtedy po przegranej stwierdziłem, że muszę chłonąć więcej ofensywy. Dlatego wróciłem na grupę początkującą, już z lepszą defensywą i zacząłem ćwiczyć ofensywę, no i wszystkie podstawy, całą bazę, której nie przeszkoliłem na początku. No i widziałem w niej zaległości. Nowych technik przybywało, ale ja nadal nie znałem swojej gry. Każdy zawodnik posiada swoją grę, w którą wciąga rywala. To taki zbiór technik, które używa i szlifuje je do perfekcji. Dzięki mojemu trenerowi zacząłem odnajdować już swoją grę. Zacząłem selekcjonować techniki, które mi po prostu wychodzą. Dzięki temu dziś czuję, że jestem nawet niezły w sparingach, i przez cały proces walki przechodzę w miarę świadomie, że wszystkie ruchy, które wykonuję, są czymś podyktowane. A jak nie, to wiem, gdzie popełniłem błąd, bo wykonałem jakiś ruch, którego zazwyczaj nie wykonuję. No i co najważniejsze, jestem świadom tego, co jest moimi dobrymi stronami i co słabymi, więc nie pakuję się w te słabe, a wykorzystuję te dobre. Fizyczność. Zaczynając trenować, ważyłem 76 kg i wyglądałem tak. Nie czułem się silny w żadnym stopniu. Trenowałem jak mi się zachciało i co mi się chciało. Głównie była to siłownia i kalistenika, ale ogólnie robiłem to wszystko bez jakiegokolwiek celu, więc nie miało to dla mnie większego sensu. Wchodząc po raz pierwszy na salę, mój trener zobaczył mój tatuaż pod kolanem i powiedział do mnie tak. Co ty masz tu napisane? Dzik? Ty jesteś dopiero warchlaczkiem, ale spokojnie, zrobimy z ciebie dzika. Dziś jestem już po awansie i mam miano dziczka. Pod koniec maja ważyłem 90 kg. Czułem się mega wolny i zapocony, ale plusem było to, że wreszcie poczułem trochę siły na sparingach. Aktualnie zredukowałem i przez wakacje zostaję na wadze 83 kg. Fizycznie nigdy nie czułem się lepiej, a siła z masy pozostała, co naprawdę mocno mnie zdziwiło. Rzeźba to nie jest, ale nigdy w nią nie celowałem. Po prostu zawsze czułem się chudy i słaby. Teraz już wiem, że nie chciałem być tamtą wersją siebie. Dziś czuję się zupełnie inaczej i nie odstaję już od grupy. Czuję, że nie jestem już tym chudym. Jest dobrze. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten materiał i klasycznie pamiętajcie o kliknięciu przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie znać w komentarzach, ile Wy trenujecie BJJ, a jak nie trenujecie, to dajcie znać, jakie Wy macie zajawy. No i klasycznie dajcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym. O Jezu.